3 lata temu w Stanach Zjednoczonych upadł bank Lehman Brothers. Wydarzenie to wywołało panikę na rynkach światowych, a przez czołowych ekonomistów zostało uznane za symbol początku światowego kryzysu finansowego. Niespełna 2 miesiące później w Polsce rozpoczął działalność Alior Bank. Trochę zamieszaliśmy. To był pierwszy startup od 15 lat, pierwszy o takiej skali. Wprowadziliśmy darmowe bankomaty, pakiety usług okołorachunkowych, lokaty nocne. Te produkty chyba trochę zmieniły bankowość, ale przede wszystkim wydaje mi się, że podnieśliśmy jakość usług. Przez to chyba wszyscy klienci mają ciut lepiej w polskich bankach. 150 milionów zysków w 2011 roku zamiast zakładanych 100 milionów. Tylko w trzecim kwartale tegoż roku bank otworzył 150 tysięcy nowych kont. Był to najlepszy wynik na rynku bankowym. Dzisiaj Alior Bank obsługuje już 1 milion klientów w ponad 400 placówkach w całej Polsce. O wynikach finansowych banku mówił prezes Sobieraj podczas jubileuszowej konferencji prasowej. Ale tak dobre wyniki były możliwe dzięki innowacyjnym pomysłom. Bank udostępnił wszystkim konsumentom możliwość opłacania rachunków za gaz, energię elektryczną, wodę czy telefon we wszystkich swoich oddziałach i placówkach bez prowizji. Ostatnio dużą popularnością cieszy się również sprzedaż złota przez ten bank. Jednak nowe innowatorskie usługi czy podnoszenie jakości obsługi nie byłyby możliwe bez nowych technologii, na które stawia Alior Bank. Pierwszą taką nowinką technologiczną było wprowadzenie jako pierwszy bank w Europie tabletów do obsługi klienta. Czas pokazał, że ten zabieg się opłacił. Tablety miały dwie funkcje. Pierwsza to była taka, że jesteśmy jednym z 3 banków na świecie, jest jeszcze koreański, malezyjski, gdzie ekran jest w stronę klienta, a nie w stronę doradcy. To pokazuje tak naprawdę skąd idą pieniądze, czyje to są pieniądze i komu powinno na tym zależeć. To była pierwsza funkcja. Druga funkcja tabletów to była możliwość generowania i symulacji różnych wariantów. Łatwiej można przedstawić rozmowę z klientem, wiedząc w co inwestuje swoje pieniądze na przykład. Trzecia funkcja tabletów to była zdecydowana oszczędność papieru. Z jednej strony charakterystyczny melonik, a z drugiej nowatorstwo. Czym planuje nas zaskoczyć Alior Bank w 2012 roku? Otóż ten rok ma przynieść bankowi wynik 400 milionów zysku i 1,5 miliona klientów. Tradycyjnie też pojawią się nowinki technologiczne. Ostatnio Alior Bank zaprezentował swój najnowszy pomysł, czyli Alior Sync, pierwszy w pełni obsługowy bank wirtualny, którego uruchomienie planowane jest w drugim kwartale 2012 roku. To będzie bank dla osób, które są nastawione na funkcjonowanie w świecie wirtualnym. Banki internetowe na ogół łączą świat wirtualny z rzeczywistym. My przeniesiemy wszystkie procesy, wszystkie usługi, wszystkie obsługę wszystkich produktów do świata wirtualnego. A czego jeszcze możemy się spodziewać po Alior Banku w najbliższej przyszłości? Całą naszą działalność tak zwaną technologiczną skupiamy w tym roku na nowym projekcie Alior Sync. Natomiast obiecuję, że będzie dużo nowinek jeszcze ze strony banków w całym szeregu naszych usług.